Zamek Harrenhal, uznawany za największą twierdzę w Siedmiu Królestwach, budzi mieszane uczucia, fascynacji i przerażenia w sercach tych, którzy słyszą o jego mrocznej historii lub przekraczają jego progi. Jego monumentalne mury i wieże zaprojektowane z myślą o niezachwianej obronie przed największymi armiami, które mogłyby próbować zdobyć to strategiczne miejsce, dziś stoją jako niemy świadek ludzkiej pychy i nieuchronnego upadku. Zbudowany z ambicji Harrena Czarnego, który pragnął stworzyć twierdzę nie do zdobycia, Harrenhal szybko stało się symbolem zarówno inżynieryjnego geniuszu, jak i przesadnej pychy. Jego historia jest bogata w dramatyczne wydarzenia, od zdrady i wojen, które przetoczyły się przez jego salę, po klątwę, która wydaje się ciążyć nad jego ruinami, przynosząc nieszczęście każdemu, kto próbuje go posiąść. W tym odcinku zagłębimy się w genezę Harrenhal, badając jego fundamenty zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Przyjrzymy się jego roli w politycznych i militarnych machinacjach Westeros od czasów Harrena Czarnego, przez podbój Aegona, aż po wojnę Pięciu Królów, analizując, jak klątwa, która rzuca cień na jego dziedzictwo, wpłynęła na losy tych, którzy próbowali go posiąść. Ponadto zbadamy jego znaczenie w niedawnych wydarzeniach w Królestwie, podkreślając, jak przeszłość ciągle kształtuje teraźniejszość w niestabilnym świecie Siedmiu Królestw. Harrenhal z jego imponującymi ruinami pozostaje nie tylko świadkiem historii, ale także kluczowym graczem w bieżących wydarzeniach, będącym na przecięciu ambicji, tragedii i nieustającej walki o władzę. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. Nie zapomnijcie także zostawić swojego komentarza pod filmem. A jeśli chcecie pokazać dodatkowe wsparcie, zostawcie kciuka w górę pod filmami, które Wam się spodobały. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału i sprawia, że możemy dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Historia tej monumentalnej twierdzy rozpoczyna się od Harrena Czarnego, ostatniego z królów Żelaznych Wysp, który rozszerzył swoje panowanie na dorzecze. Harren, pragnąc pozostawić po sobie trwały symbol swojej potęgi, zdecydował się na budowę największej fortecy, jaką kiedykolwiek widziało Westeros. Jego wizja była tak monumentalna, że realizacja tego projektu pochłonęła ogromne zasoby i wymagała pracy tysięcy ludzi przez ponad 40 lat. Proces budowy Harrenhal był przedsięwzięciem bez precedensu. Harren zmusił tysiące niewolników, jeńców i chłopów do pracy przy wznoszeniu murów, które miały sięgnąć nieba. Wycinka ogromnych lasów dostarczała drewna nie tylko na sale i pomieszczenia wewnętrzne, ale także na ogromne rusztowania i narzędzia potrzebne do budowy. Kamieniołomy w całym dorzeczu zostały dosłownie opróżnione, aby dostarczyć wystarczającą ilość kamienia na mury, które miały być tak grube, że żaden taran nie byłby w stanie ich przebić. Harren nie szczędził kosztów ani ludzkiego cierpienia, aby zrealizować swoje marzenia o twierdzy, która przetrwa wieki. Architektura Harrenhal była świadectwem zarówno inżynieryjnego geniuszu, jak i bezwzględności Harrena. Zaprojektował zamek z 5 ogromnymi wieżami, które miały dominować nad krajobrazem, a jego sale miały być na tyle przestronne, aby mogły pomieścić całe armie. W dniu, w którym zamek został ukończony, Harren Czarny, stojąc na najwyższej wieży Harrenhal, pochwalił się, że jego forteca jest niezdobyta. Twierdził, że mury są na tyle grube, a obrona na tyle przemyślana, że żadna armia, niezależnie od swojej wielkości czy siły, nie będzie w stanie jej zdobyć. Ironią losu, w tym samym dniu, Aegon Zdobywca wylądował w Westeros, co ostatecznie przesądziło o losie Harrena i jego niezdobytej fortecy. Budowa Harrenhal, choć była świadectwem niezwykłej woli i ambicji Harrena Czarnego, stała się także przestrogą przed nadmierną pychą. Harrenhal z jego ogromnymi, ale pustymi salami i wieżami, które wydają się straszyć swoją wielkością, pozostaje do dziś
symbolem ludzkiej próżności i przemijalności, nawet największych osiągnięć. Duma Harena okazała się jednak jego zgubą. W noc, gdy Harrenhal został ukończony, Aegon Zdobywca wylądował na brzegach Westeros, rozpoczynając swoją kampanię mającą na celu zjednoczenie siedmiu królestw pod swoim panowaniem. Harren, pewny niezwyciężoności swojej fortecy, odmówił poddania się, nie zdając sobie sprawy z nadchodzącej zmiany w sztuce wojennej, jaką przynosiły smoki. Aegon, dosiadając swojego smoka Baleriona, udowodnił mu, jak bardzo się mylił. Latając wysoko nad obroną zamku, Balerion wypluł strumień smoczego ognia, topiąc kamień i paląc wszystko, co żywe w środku. Harren i jego synowie zginęli, a Harrenhal został spalony do fundamentów. To wydarzenie oznaczało początek panowania dynastii Targaryenów nad siedmioma królestwami i służyło jako ponura przestroga przed mocą smoków. Spalenie Harrenhal było nie tylko demonstracją siły Aegona Zdobywcy, ale także symbolicznym końcem ery, w której ludzka inżynieria i militarne fortyfikacje mogły uchodzić za niezdobyte. Aegon i jego smoki pokazali, że nowa era wojny nadeszła. Era, w której tradycyjne metody obrony były niewystarczające wobec potęgi smoczego ognia. Harrenhal z jego niegdyś nieprzeniknionymi murami stał się ponurym przypomnieniem o tym, że nawet najpotężniejsze twierdze są bezbronne wobec nowych technologii i taktyk wojennych. Podbój Aegona nie tylko zjednoczył siedem królestw, ale także zrewolucjonizował sposób prowadzenia wojen w Westeros. Smoki stały się kluczowym elementem militarnym, a ich obecność na polu bitwy często decydowała o zwycięstwie. Spalenie Harrenhal było pierwszym, ale nie ostatnim razem, kiedy Aegon wykorzystał swoje smoki do zdobycia przewagi strategicznej, ustanawiając Targaryenów jako dominującą siłę w Westeros na wieki. Historia Harrenhal i jego upadek pozostają przestrogą dla wszystkich, przypominającą o tym, że żadna twierdza, niezależnie od swojej wielkości czy mocy, nie jest niezdobyta w obliczu zmieniającej się natury wojny i postępu. Od czasu jego spalenia przez Aegona Zdobywcę Harrenhal uchodzi za miejsce przeklęte, otoczone aurą tajemniczości i grozy. Legenda klątwy Harrenhal głęboko zakorzeniła się w świadomości mieszkańców Westeros, stając się ostrzeżeniem dla każdego, kto marzy o władzy nad tym ogromnym zamkiem. Rodziny, które w przeszłości posiadały Harrenhal, często spotykały się z nieszczęściami i tragediami, co tylko wzmocniło przekonanie, że ci, którzy roszczą sobie prawa do tej twierdzy, są skazani na cierpienie i złą fortunę. Wentowie, Strongowie, Lodsonowie i Harrowayowie, wszystkie te rody, które niegdyś panowały nad Harrenhal, albo wyginęły w tajemniczych okolicznościach, albo popadły w niesławę, tracąc honor i wpływy. Klątwa ta często przypisywana jest zemście duchów Harrena Czarnego i jego synów, którzy zginęli w płomieniach, gdy Aegon i jego smok Balerion przekształcili ich dumę i marzenie w płonącą ruinę. Mówi się, że ich duchy wciąż błąkają się po zrujnowanych salach i wieżach Harrenhal, przynosząc nieszczęście każdemu, kto próbuje zająć ich miejsce. Inni uważają, że klątwa jest wynikiem pychy i przemocy, które towarzyszyły budowie zamku, krwi i cierpienia niewinnych, którzy pracowali nad wznoszeniem murów tej gigantycznej fortecy. Niektórzy twierdzą, że klątwa jest bardziej metaforyczna, odzwierciedlając przestrogi przed nadmierną ambicją i pychą, które mogą prowadzić do upadku. Mimo licznych prób odbudowy i zamieszkania w Harrenhal, żaden z jego nowych panów nie zdołał przywrócić mu dawnej świetności. Każda próba zakończyła się niepowodzeniem, a zamek pozostał miejscem opuszczonym i przeklętym, przyciągającym poszukiwaczy przygód i tych, którzy chcą odkryć prawdę stojącą za legendami. Klątwa Harrenhal pozostaje jedną z najbardziej intrygujących i niepokojących tajemnic Westeros, przypominającą o mrocznej przeszłości i nieuchronnych konsekwencjach ludzkiej pychy. W czasach Wojny Pięciu Królów Harrenhal ponownie wyłonił się jako znaczące miejsce strategiczne i symboliczne.
Zmieniał właścicieli wielokrotnie, służąc jako forteca dla tych, którzy dążyli do kontroli nad Dorzeczem. Znacząco został przyznany Janosowi Slyntowi przez króla Joffreya jako nagrodę za zdradę Eddarda Starka, tylko po to, by Slynt został wysłany na mur, zanim mógł objąć posiadłość. Później Tywin Lannister użył go jako swojej bazy operacyjnej podczas swoich kampanii w Dorzeczu. A to tutaj Arya Stark, przebrana za chłopca i ukrywająca się przed Lannisterami, służyła jako podczaszy dla pana Harrenhal. Ten zamek z jego mroczną historią i przeklętą reputacją stał się areną dla nowych intryg i walk o władzę. Jego strategiczne położenie na granicy Dorzecza czyniło go kluczowym punktem dla każdego, kto chciał dominować nad tym regionem. W czasie Wojny Pięciu Królów zamek ten, będąc największą twierdzą w całych Siedmiu Królestwach, był świadkiem i uczestnikiem licznych zmagań politycznych i militarnych. Jego mury, które niegdyś były świadkiem upadku wielkich rodów, teraz obserwowały nową rundę konfliktów, które miały zdecydować o przyszłości Westeros. Po odejściu Tywina Lannistera Harrenhal przechodził z rąk do rąk, stając się miejscem krótkotrwałych zwycięstw i porażek różnych frakcji. Roose Bolton, jeden ze sojuszników rodu Stark, na krótko przejął kontrolę nad zamkiem, zanim nie obrócił się przeciwko swoim dotychczasowym sprzymierzeńcom, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację polityczną w regionie. Każda zmiana władzy w Harrenhal była świadectwem brutalności i nieprzewidywalności wojny, podkreślając klątwę, która wydawała się ciążyć nad tym miejscem. Arya Stark, ukrywając się pod fałszywym imieniem i przebrana za chłopca, była świadkiem wielu z tych wydarzeń, obserwując z bliska działania i charaktery ludzi walczących o władzę. Jej pobyt w Harrenhal, pełen niebezpieczeństw i trudnych wyborów, był kluczowym momentem w jej rozwoju, kształtując ją w osobę zdolną do przetrwania w świecie pełnym przemocy i zdrady. Wojna Pięciu Królów uwydatniła strategiczne znaczenie Harrenhal, ale również przypomniała o jego mrocznej przeszłości i klątwie, która wydaje się nie opuszczać tych mrocznych murów. Z każdym nowym panem, który próbował uczynić zamek swoją siedzibą, legenda o przeklętym Harrenhal tylko się umacniała, dodając kolejny rozdział do jego już bogatej i ponurej historii. Bractwo bez chorągwi pod wodzą charyzmatycznego Beryka Dondarriona wykorzystało Harrenhal jako swoją bazę operacyjną, co znacząco wpłynęło na dynamikę konfliktów do rzeczu. Ta grupa wyjętych spod prawa, złożona z rycerzy, chłopów i uciekinierów, zjednoczyła się w celu walki z niesprawiedliwością i okrucieństwem, które rozprzestrzeniały się wraz z postępami armii Lannisterów. Harrenhal z jego mroczną historią i przeklętą reputacją stał się symbolem oporu przeciwko tyraniom i miejscem, z którego bractwo mogło prowadzić swoje rajdy przeciwko siłom okupującym Dorzecze. Ogromne i nawiedzone sale zamku stały się świadkami jednego z najbardziej tajemniczych i znaczących momentów w całej serii. Duch z wysokiego serca, tajemnicza postać obdarzona zdolnością do widzenia przyszłości, przepowiedział tu, że Harrenhal będzie miejscem wielkiej bitwy w nadchodzącej wojnie przeciwko ciemności. Ta przepowiednia rzuciła nowe światło na strategiczne i symboliczne znaczenie zamku, sugerując, że jego role w przyszłych wydarzeniach będą jeszcze ważniejsze niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Przepowiednia ta zintensyfikowała działania Bractwa bez Chorągwi, które zaczęło przygotowywać się do nadchodzącej konfrontacji z nieznanym wrogiem. Wzmocniło to również ich determinację do walki z obecnymi tyranami, ponieważ zrozumieli, że ich działania mogą mieć wpływ nie tylko na losy Dorzecza, ale i na całe Westeros. Harrenhal jako miejsce tej kluczowej przepowiedni stał się symbolem nadziei na zwycięstwo nad ciemnością, która zagrażała całemu królestwu. W kontekście ogólnych wydarzeń w Westeros rola Harrenhal i Bractwa staje się jeszcze bardziej znacząca. Ich walka o sprawiedliwość i wolność w obliczu przemożnej siły wroga odzwierciedla większą walkę dobra ze złem, która rozgrywa się na tle całej sagi. Przepowiednia ducha z wysokiego serca podkreśla, że Harrenhal nie jest tylko miejscem walki o władzę i wpływy, ale również kluczowym punktem w nadchodzącej bitwie o przyszłość ludzkości.
Tak więc Harrenhal i Bractwo bez Chorągwi odgrywają kluczową rolę w narracji, łącząc lokalne konflikty z większą kosmiczną walką między światłem a ciemnością. Ich działania i losy są nierozerwalnie związane z przepowiednią, która rzuca cień na przyszłe wydarzenia, czyniąc Harrenhal areną, na której rozegrają się kluczowe momenty w walce przeciwko nadchodzącemu mroku. Harrenhal z jego mrocznym, przeklętym dziedzictwem i wieżami, które teraz stoją w ruinie, jest nie tylko fizycznym świadectwem, ale i metaforycznym odzwierciedleniem głęboko zakorzenionych motywów pychy, władzy i upadku, które przenikają narrację Pieśni Lodu i Ognia. Jego bogata historia, pełna tragedii, krwawych konfliktów, służy jako mikrokosmos szerszych zmagań, które definiują krajobraz polityczny i społeczny Westeros. Od momentu jego powstania przez Harrena Czarnego, który w swojej pysze wznosił największą z twierdz, po jego tragiczny koniec w ogniu smoka Egona Zdobywcy. Harrenhal jest żywym przypomnieniem o szaleństwie nadmiernych ambicji i o tym, jak nieubłagany bieg czasu redukuje nawet najpotężniejsze symbole władzy do ruin.